Cześć wszystkim, z tej strony Chanela. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chcę wam przedstawić niesamowitą firmę, francuskie perfumy, która zajmuje się tworzeniem zapachów inspirowanych, bazując właśnie na oryginalnych perfumach. I wspólnie dla was zorganizowaliśmy mega fajne rozdanie, które będzie na końcu tego filmiku. I słuchajcie, aż 10 osób ma szansę coś fajnego zgarnąć. Także oglądajcie do końca. No i cóż, nie przedłużam, zaczynajmy. Zapachy inspirowane cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na rynku jest na nie ogromny popyt. Na ich korzyść przemawia cena oraz zapach, który bardzo zbliżony jest do markowych perfum. Firma Francuskie Perfumy zajmuje się produkcją na bazie francuskich olejków, dzięki czemu posiadają wysoką jakość oraz trwałość zapachu. Na stronie Francuskie Perfumy możecie znaleźć ponad 500 zapachów, które są sprzedawane w różnych pojemnościach. 30 ml, 60 ml i 104 ml. 30 ml kupicie w cenie 14 zł, 60 ml w cenie 22 zł i 104 ml w cenie 32 zł. Wydaje mi się, że jest to niewielka cena, a naprawdę zapachy są rewelacyjne, trwałe. Przede wszystkim bardzo dobrze utrzymują się na włosach. Oczywiście pamiętajcie, że wąchamy zawsze z papierka bądź z nadgarstka. Jednak nadgarstka nigdy nie pocieramy. Na stronie każdy produkt, czy to męski, czy damski, jest świetnie opisany. Mamy nawet coś takiego jak nuta głowy, czy nuta serca. Także przy okazji możecie dowiedzieć się, ile składników w danym zapachu się znajduje. Ja oczywiście mam swoich faworytów, ale zanim, to przygotowałam dla was 3 testy zapachowe. Czyli będziemy sobie teraz testować 3 markowe, oryginalne perfumy z zapachami inspirowanymi od właśnie francuskie perfumy na bazie tych oryginalnych perfum. Ciekawi? Bo ja bardzo. Sprawdźmy to. Jednak jeszcze zanim przejdziemy do testu, skupmy się na szacie graficznej, którą oferują nam francuskie perfumy. Jeśli chodzi o opakowanie do zapachów inspirowanych damskich, mamy białe pudełeczko z cudownym złotym logotypem oraz z nazwą francuskie perfumy. Jeśli chodzi o tył, mamy skład oraz numerek naszego zapachu inspirowanego, który wybraliśmy. Czyli połączona prostota z elegancją. Jak wygląda flakon w środku? Spójrzmy. Flakon wygląda w ten sposób, jest przeźroczysty, z czarną etykietą i również ze złotymi dodatkami, ze złotym numerkiem, z dużą złotą nakrętką. Z tyłu jest przeźroczysty, czyli znowu mamy tutaj połączenie elegancji, takiej subtelności z właśnie jakimiś złotymi, fajnymi elementami. Wszystkie damskie produkty wyglądają tak samo, tylko różni je numerek. Natomiast jeśli spojrzymy na męskie pudełeczko, wygląda w ten sposób, jest czarne tym razem, nie białe, i tutaj przewagą jest kolor srebrny. Srebrne logo już nie jest takie metaliczne jak w przypadku właśnie damskiego. Znowu napis francuskie perfumy, z tyłu tak samo biała etykieta ze składem oraz z numerkiem zapachu inspirowanego, który wybraliśmy. We flakonie mamy praktycznie to samo, czyli przeźroczysty cały flakonik, tylko czarna nałożona etykieta z nakrętką. Jeśli chodzi o 30 ml, to mamy taką perfumetkę, bym powiedziała, czyli do każdej torebki kobitki się zmieści waszej, czy mniejszej, czy większej, będzie naprawdę ok. Tak szybko się popsikać, ja zawsze takie rzeczy biorę ze sobą przede wszystkim na wyjazd, bo 30 ml to można po prostu przewozić wszędzie. A jeśli chodzi o 60 ml i wszystkie te zapachy inspirowane, które ja posiadam, też są bardzo poręczne, przede wszystkim do torebki również się zmieszczą, a jeśli chodzi o 104 ml, to też myślę, że cena mówi sama za siebie i że warto też te 104 sobie zainwestować, jeśli wiemy, że będziemy się dużo psikać, perfumować. A i oczywiście mam dla was kod rabatowy o treści Chanela na -5% rabatu na cały asortyment. No i uwaga, uwaga, mój ulubiony moment, czyli test.
Na pierwszy test pójdzie mój ukochany perfum od Calvina Kleina Euphoria. Euphoria myślę, że większość z Was zna. Są to naprawdę rewelacyjne damskie perfumy, ja je uwielbiam i wybrałam sobie właśnie inspirowany zapach tymi właśnie oto perfumami o numerze 32 na stronie. Pamiętajcie, wszystkie linki oczywiście do zapachów inspirowanych macie w opisie, które będę Wam dzisiaj pokazywać. Także biorę dwa papierki i słuchajcie, będziemy psikać. Także psikam najpierw zapachem inspirowanym. Raz, dwa. Odkładam. Czyli po tej stronie mam zapach inspirowany, ale cudownie pachnie. I tutaj mam oryginalny, markowy perfum. Więc chwileczkę sobie odczekamy i zaczniemy od oryginalnych perfum. Ja zdecydowanie wiem, jak te perfumy pachną, ale sprawdźmy. Tak, jest to zdecydowanie Calvin Klein Euphoria. I teraz zamknę oczy i spróbuję powąchać ten. No dla mnie nie ma wyczuwalnej różnicy. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jestem pozytywnie zaskoczona, jak można tak idealnie zainspirować się zapachem i go tak rewelacyjnie odtworzyć. Pięknie pachnie. Jest troszkę taki lżejszy, ale naprawdę uwierzcie mi, że osoba, która zna perfumy Calvina Kleina Euphoria, nie rozróżni ich. No nie ma po prostu opcji, naprawdę jest to nie do rozróżnienia. I kolejny zestaw, który sobie porównamy, to Giorgio Armani C oraz zapach inspirowany tymi oto właśnie perfumami o numerze 2 od francuskie perfumy. Także biorę oryginał, psikam sobie dwa razy, następnie biorę inspirację zapachową. Tu mam oryginał, tutaj jest zapach inspirowany. No oryginał jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo go lubię, bardzo lubię te perfumy. Jest taki delikatny, ale też taki kobiecy. Natomiast zapach inspirowany jak? No to jest niesamowite, naprawdę musicie sami to wypróbować, bo to jest coś rewelacyjnego. Naprawdę, ja jestem w szoku pozytywnym, że tak naprawdę idzie coś takiego stworzyć. Ja ogólnie kocham perfumy męskie, damskie, wszystkie i jestem naprawdę zachwycona. I ostatni zestaw, który dla Was przygotowałam, to La Vie est Belle, czyli Życie jest piękne od Lancome i oczywiście zapach inspirowany o numerku 11. Ja Lancome uwielbiam, naprawdę, jestem wielką fanką. I słuchajcie, jestem ciekawa, jak tutaj francuskie perfumy się sprawdzą. Czyli tak, zaczniemy znowu od oryginału. Psikamy dwa razy, ja tam nie oszczędzam, bo uwielbiam, jak mi tutaj pięknie później pachnie. Jak ja lubię ten Lancome, cudowny jest. I dwa razy psikamy tym 11. Także słuchajcie, test. Oryginał, zapach inspirowany. No, oryginał jest rewelacyjny, a tutaj... No nie, no ja nie wiem, ja nie wyczułam po prostu różnicy. Tym razem ten jest bardziej ostrzejszy od tego oryginału, ale jeśli chodzi o nutę zapachową, to moim zdaniem jest identyczny. Naprawdę. No i pamiętajcie też, że cena nie oznacza, że trwałość jest gorsza, bo często jest tak, że odpowiedniki wręcz dorównują tym oryginalnym perfumom. Więc teraz pokażę Wam pokrótce, szybciutko wszystkie zapachy inspirowane, które mam od francuskie perfumy.
bardzo zadowolona. Jak widzieliście, tych zapachów jest bardzo dużo. Wystarczy mi ich naprawdę na długo. Wiem to doskonale. Niektóre chciałam sobie przetestować, niektóre chciałam po prostu poznać dopiero. Także naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Oczywiście na plus. No i jak macie swoje ulubione perfumy albo perfumy, no na które troszeczkę szkoda Wam pieniędzy, a chcielibyście je przetestować, to na stronie Francuskie Perfumy macie ponad 500 takich zapachów inspirowanych, takich odpowiedników, więc na pewno swojego faworyta tam znajdziecie. Zachęcam Was bardzo, żeby odwiedzić stronę Francuskie Perfumy. I teraz, kochani, przejdźmy już do rozdania, na co najbardziej pewnie czekaliście, czyli rozdanie wraz z marką Francuskie Perfumy. Uwaga, 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 teraz co jest do wygrania? Do wygrania jest 10 paczuszek, czyli 10 osób wygrywa po 3 takie zapachy inspirowane, plus dodatkowo macie darmową wysyłkę. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć sobie takie 3 fantastyczne zapachy? Przede wszystkim zostawić komentarz pod tym filmem, dowolnie jaki tylko sobie zamarzycie, może to być nawet emotikonka, i zasubskrybować mój kanał oraz kanał Francuskie Perfumy, który znajdziecie w opisie. Czyli te 3 warianty trzeba spełnić, bierzecie udział w rozdaniu i macie szansę wygrać. Wyniki ogłosimy za tydzień, będzie przypięty w komentarzu tutaj na górze. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, jeśli się Wam spodobał, to zostawcie kciuka w górze, subskrypcję, bierzcie udział w rozdaniu, bo naprawdę warto, zachęcajcie swoje koleżanki, swoich kolegów, znajomych, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy idzie zgarnąć. No i pamiętajcie, że warto sobie wejść na Francuskie Perfumy, poczytać o nich więcej, posprawdzać zapachy, ceny, wszystko, i będziecie naprawdę z ręką na sercu zadowoleni. Dzięki bardzo, widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!